Witajcie kochani w najnowszym filmie na kanale Poszukiwacza Zaginionych. Ostatni film pojawił się tutaj ponad 2 miesiące temu i zyskał sporą widownię. Mam nadzieję, że i dzisiaj obejrzycie film i będziecie go udostępniać znajomym. Jak wiadomo, w sprawach zaginięć bardzo ważne jest, aby jak najwięcej osób zobaczyło zdjęcie zaginionego. Może ktoś coś skojarzy, coś sobie przypomni. A bardzo się cieszę, że mam takich wspaniałych widzów, którzy udostępniają moje filmy, komentują i angażują się w tej sprawy. Bardzo dziękuję za każde wsparcie. Ostatnio YouTube wyłącza reklamy na wszystkich filmach, dlatego jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. Link znajdziecie w opisie. O sprawie, którą dzisiaj Wam przedstawię, dowiedziałam się zupełnie przypadkowo. I gdyby nie to, że lubię nie tylko poznawać historie publikowane w różnych miejscach w internecie, ale również bardzo chętnie zaglądam do komentarzy, to pewnie nigdy nie dowiedziałabym się o tej sprawie. Otóż pod jedną z publikacji na temat zaginionych osób znalazłam komentarz pani Anny Borczyk, która napisała tylko jedno zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że jej kolega zaginął w dzieciństwie. I pomyślałam sobie w pierwszej chwili, że pewnie chodzi o jakieś znane zaginięcie, na przykład Tomka Cichowicza, czy Andrzeja Ziemniaka, albo Łukasza Sasa. Napisałam więc, kierowana ciekawością, do pani Ani wiadomość na Facebooku. I po kilku dniach przyszła odpowiedź, że zaginiony kolega to Darek Tomaszkiewicz. I szczerze mówiąc, zdębiałam, bo naprawdę nigdy wcześniej nie słyszałam nazwiska tego chłopca, nigdy nie słyszałam o takim zaginięciu. Co więcej, kiedy sprawdzałam różne bazy internetowe, okazało się, że chłopca nie ma ani w policyjnej bazie zaginionych, ani w internetowej bazie Itaki. I zastanawiałam się, czy jest możliwe, aby chłopiec na przykład już się odnalazł, ale ta informacja na przykład nie dotarła do jego koleżanki. Myliłam się. Okazuje się, że od 24 lat Darek się nie odnalazł. Nadal jest osobą zaginioną. Pani Ania skontaktowała mnie z panią Agatą Kowbaj, ciocią chłopca. I tak przez ostatnie tygodnie wspólnie z panią Anią i z panią Agatą próbowałyśmy przeanalizować informacje, które były dostępne na temat zaginięcia chłopca. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję obu paniom za zaufanie i za możliwość opowiedzenia tej niezwykle przejmującej historii. Myślę, że w najbliższych dniach na temat zaginionego Darka zrobi się głośno. I ten film jest pierwszą publikacją na temat zaginionego Darka od ponad 20 lat. Tym bardziej bardzo, bardzo serdecznie Was proszę o rozpowszechnianie tego filmu, aby Darek przestał być anonimowym numerkiem w statystykach, ale aby poszukiwano go równie intensywnie, co inne osoby zaginione. Choć na temat tej sprawy niewiele jest informacji, to mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam przedstawię, zainteresuje Was na tyle, byście zaangażowali się w poszukiwania tego chłopca. Na szczęście udało mi się znaleźć jeden artykuł na temat tego zaginięcia. Artykuł ten pochodzi z archiwum cyfrowego i liczy sobie ponad 20 lat. To jest artykuł dokładnie z 1998 roku. Wrzucę Wam link do gazety, w której to znalazłam. Pani Ania natomiast, tak jak mówię, dotarła do cioci i gdzieś tam starałyśmy się zebrać te wszystkie informacje, te, które pozostały w pamięci pani Ani oraz te, które posiadała pani Agata. I tak wspólnie zaczęłyśmy działać w sprawie Darka, który zresztą wcale Darkiem nie był. Brzmi absurdalnie, może trochę tajemniczo. Zapraszam Was do zapoznania się ze sprawą zaginięcia Darka Tomaszkiewicza. Chłopiec urodził się 18 lipca 1989 roku. Jego rodzice Halina i Marian
Mieli już dzieci z poprzednich związków, jednak Darek był ich jedynym wspólnym dzieckiem. Tak naprawdę nadano mu imię Czesław na pamiątkę dziadka, ojca Mariana. Jednak nikt w domu nie nazywał go tym imieniem. Dla wszystkich od zawsze był Darkiem, a nawet Dareczkiem. Dziecko nosiło nazwisko matki, Tomaszkiewicz, jego rodzice nie byli małżeństwem, natomiast dziecko otrzymało właśnie nazwisko matki, choć w Polsce zwyczajowo dzieciom nadaje się nazwisko ojca. Tutaj decyzja rodziców była inna i nikt już dzisiaj w zasadzie nie wie, dlaczego tak się stało. Dodam tylko, że ojciec nosił nazwisko Jaroszewicz. Darek wychowywał się w Choszcznie, jest to 15-tysięczne miasteczko i położone było wówczas w województwie gorzowskim. Obecnie miasteczko należy do województwa zachodniopomorskiego. Chłopiec wraz z rodzicami mieszkał w kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Darek był bardzo grzeczny i pogodny. Bardzo chętnie bawił się z dziećmi z sąsiedztwa. Nigdy nie narzekał, choć w jego rodzinnym domu nie działo się najlepiej. Ojciec miał problemy z alkoholem i w domu zdarzały się kłótnie. Dziecko nie było jednak ofiarą przemocy ze strony ojca, jak mówią świadkowie. Matka, pani Halina, również miewała dni, kiedy spożywała alkohol. Kobieta bardzo jednak dbała o swojego syna, a w ich domu zawsze utrzymywała idealny porządek. I choć mieszkali w maleńkiej kawalerce, to w ich mieszkaniu zawsze było bardzo czysto, każda rzecz miała swoje miejsce. Rodzice spali w pokoju, natomiast Darek miał swój mały tapczanik w kuchni. W rodzinie się nie przelewało, często brakowało pieniędzy na podstawowe potrzeby. Pani Halina starała się znajdować jakieś prace dorywcze. O stałą pracę było naprawdę bardzo trudno. Pan Marian natomiast według świadków był człowiekiem leniwym i stronił od pracy, pozostając na utrzymaniu żony bądź siostry czy innych członków rodziny, którzy starali się wesprzeć ich ze względu głównie właśnie na małego Dareczka. Pani Agata mówi, że rodzina mimo wszystko starała się pomóc rodzinie Mariana. Darek uczęszczał do lokalnego przedszkola i sprawiało mu to naprawdę bardzo dużo radości, ponieważ mógł tam bawić się z innymi dziećmi, a wiemy, że chłopiec był bardzo towarzyski. Uwielbiał również odwiedzać swoją babcię, mamę ojca. Mieszkała ona w Choszcznie i chłopczyk często był przez mamę do babci zaprowadzany. Z uwagi na to, że w domu się nie przelewało, a Darek był zaradny, zdarzało mu się zbierać butelki po piwie, które znajdował w okolicy. Następnie wymieniał je w sklepie na drobne pieniądze, bo w latach 90. można było przynieść po prostu butelkę po piwie i ją tak jakby sprzedać w sklepie. Z tych pieniędzy, które uzbierał, kupował sobie słodycze, a najczęściej lody. I pani Ania, koleżanka Darka, wspomina, że chłopiec wołał ją, gdy miał pieniądze i proponował, że podzieli się z nią lodami, zapraszał ją na lody czy też słodycze. Miał naprawdę wielkie serce i był hojny i choć miał niewiele, dzielił się w zasadzie każdym drobiazgiem. Chłopiec był niezwykle gadatliwy, zawsze mówił co robił, co działo się w domu. Poza tym nie bał się nikogo, był bardzo ufny i otwarty, być może nawet za bardzo. Cechą wyróżniającą go było też to, że się delikatnie jąkał i miał też dość nietypowy głos z taką charakterystyczną, lekką chrypką. Darek był bardzo szczuplutki, drobny, miał śliczne, ciemne oczka, ciemne, kręcone włosy i taką dość ciemną karnację. Na zdjęciach widać, że był naprawdę ślicznym
dzieckiem, a przy tym jego oczy wskazują na to, że był bardzo radosny i pogodny. Muszę przyznać, że historia Darka, który dzielił się wszystkim, co miał, mocno tknęła moje serce, ponieważ kilkuletni chłopiec miał w sobie tak dużo empatii, był hojny i pomimo tego, że tak niewiele miał, to potrafił się dzielić. A co więcej, wychowywał się jako jedynak, ale nie było u niego widać tych cech, które zazwyczaj przypisuje się jedynakom. 2 września 1996 roku, czyli dokładnie 24 lata temu, jeśli oglądacie ten film w dniu publikacji. Właśnie dziś mijają 24 lata od dnia, kiedy Darek miał pójść do pierwszej klasy i to był bardzo wyczekiwany przez niego dzień. Bardzo się z tego powodu cieszył i nie mógł się doczekać tego dnia. 1 września przypadał w niedzielę, dlatego rozpoczęcie roku szkolnego miało nastąpić kolejnego dnia. Jednak dzisiaj już wiemy, że Darek do szkoły nie poszedł, choć tak bardzo czekał na ten dzień. 9 sierpnia 1996 roku, na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, a dokładnie na 24 dni przed pójściem do pierwszej klasy, zaginął Czesław Tomaszkiewicz, nazywany przez wszystkich Darkiem. Tego dnia chłopiec korzystał z uroków lata. Było bardzo ciepło, upalnie wręcz. Darek wyszedł na zewnątrz, wyszedł z domu i spotkał swojego kolegę, 5-letniego Tomka. Razem bawili się w okolicy miejsca zamieszkania. Z Tomkiem niestety nie udało nam się skontaktować, jednak od pani Ani wiem, że Tomek miał bardzo przeżyć to zaginięcie Darka, był malutkim chłopcem, 5-letnim i bardzo to wpłynęło na jego późniejsze życie. Tego dnia chłopcy udali się razem w okolice Małpiaka i jest to takie miejsce nad jeziorem w Choszcznie, w okolicy miejskiej plaży, taki park. Znajduje się tam również plac zabaw oraz tak zwana górka miejska. W zasadzie obok siebie są takie dwie górki. Jedna jest asfaltowa, druga jest taka bardziej piaszczysta. I chłopcy doszli razem do wejścia na tę piaskową górę. Na ekranie widzicie właśnie zaznaczone miejsce. I w tym miejscu chłopcy się rozeszli. Tomek pozostał przy wejściu, przed tą ścieżką. Natomiast Darek wszedł do tego lasu czy parku. Tomek powiedział, że boi się tam pójść i nie pójdzie, nie wejdzie na górkę. Darek pewnie chciał pokazać chłopcu, że nie ma tam nic strasznego. Wszedł więc do lasu i szedł tą ścieżką w górę. I po chwili Tomek stracił go z oczu. Darek musiał wejść więc dość wysoko. Tomek po kilku minutach zaczął nawoływać kolegę. Być może był już znudzony, a może i wystraszony. Jednak Darek nie odpowiadał na jego wołanie i dość długo nie wracał. I wówczas znudzony 5-latek odszedł z miejsca, w którym czekał na Darka. Jakiś czas po tym, jak chłopcy rozeszli się, Darek pojawił się na miejskiej plaży. Siostra jego ojca, pani Agata, była nad wodą ze swoimi dziećmi. Darek pojawił się na plaży i kiedy zauważył ciocię, podbiegł, żeby się przywitać. Chwilę porozmawiali i chłopiec naprawdę bardzo ucieszył się na widok pani Agaty i radośnie się do niej uśmiechał. Kobieta była zdziwiona, że chłopczyk jest sam, że przyszedł samodzielnie na plażę. Ale kiedy ciocia zapytała go, czy jest sam, on odpowiedział, że przyszedł z wujkiem. Pani Agata nikogo nie zauważyła, żadnego wujka, ale uznała, że może gdzieś w bliskiej odległości, gdzieś tam ktoś na niego czeka. Nie dopytywała o szczegóły, kogo ma na myśli, jakiego wujka, po prostu pomyślała,
że Darek przyszedł z kimś z rodziny. I spójrzcie sobie, tutaj plaża jest nad samą wodą, tu jest las, ktoś mógł być naprawdę kilkanaście metrów dalej, można było go nie zauważyć, jeśli stał w tym parku, czy gdzieś tam z boku. Czy to możliwe, by chłopiec spotkał kogoś na tej górce, na którą wszedł kilka minut wcześniej? Tego dnia było bardzo gorąco i Darek biegał po plaży w samych majteczkach i tak właśnie zapamiętała go pani Agata. Darek miał być widziany tego dnia jeszcze później, po południu, w lokalnym sklepie samoobsługowym. I z relacji świadków wynika, że Darek stał w kolejce do kasy z jakimś mężczyzną, który trzymał go za rączkę. I tego dnia również pani Ania, koleżanka Darka, przebywała na plaży. Bawiła się i pamięta, że widziała Darka. Jednak w jej pamięci utkwiła taka informacja, że Darek powiedział jej, że chce iść do parku na siusiu. Poszedł i nie wrócił. I taka myśl prześladowała panią Anię przez wiele lat. Jednak dzisiaj, po latach, udało się zweryfikować, że pani Ania, będąc wówczas siedmioletnią dziewczynką, najprawdopodobniej źle zapamiętała tamten dzień i dwa różne dni jakby zlały się w jeden. Ta sytuacja z tym pójściem za potrzebą do parku wydarzyła się kilka dni wcześniej i Darek wtedy wrócił. Natomiast tego dnia, o którym dzisiaj mówimy, było tak, że po prostu Darek odszedł w kierunku tego wujka, o którym mówił. I byłoby to naprawdę przerażające, gdyby okazało się, że chłopiec oddalił się za potrzebą do parku i zaginął. Jednak w rzeczywistości było tak, jak przedstawia sprawę pani Agata. Darek miał odejść z tajemniczym wujkiem i w zasadzie rodzinie do dziś nie udało się ustalić, kim był mężczyzna, z którym tamtego dnia Darek poszedł z plaży. Ten trop nadal jest sprawdzany i pani Agata stara się ustalić, o kogo mogło chodzić. Problem polega jednak na tym, że Darek był dzieckiem niezwykle ufnym i szybko spoufalał się z ludźmi. W zasadzie połowę sąsiadów nazywał wujkami, a sąsiadki ciociami. Tym mężczyzną mógł się zatem okazać dosłownie każdy. Jeśli ktokolwiek z moich widzów wie coś na temat tego, z kim Darek bawił się, czy spotkał tamtego dnia, kto mógł być tym wujkiem, proszony jest o kontakt i wszystkich, którzy posiadają informacje, natychmiast skontaktuję z ciocią Darka. Podobno są świadkowie, którzy wiedzą, z kim tamtego dnia miał być widziany Darek i pani Agata od dłuższego czasu usiłuje zdobyć jego nazwisko, a póki co bezskutecznie. Podobno policja dotarła do tego człowieka, przesłuchali go, ale nie zdradzili rodzinie zaginionego chłopca tożsamości tego mężczyzny. Przesłuchanie miało zaprowadzić ich do wniosku, że mężczyzna ten nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziecka. Czy policja rzeczywiście zna nazwisko tego człowieka? Czy wie, kim jest? Czy takie przesłuchanie w ogóle miało miejsce? Jeśli tak, to ślad po przesłuchaniu powinien znajdować się w aktach sprawy, do których dostępu niestety nie mamy. I pani Agata stara się również ustalić, dlaczego Darka nie ma w policyjnej internetowej bazie zaginionych oraz w bazie Itaki. Odpowiedź może być taka, że matka chłopca, która była prostą kobietą, nie potrafiła zgłosić dziecka do Itaki bądź nie wiedziała o istnieniu tej fundacji, która zresztą powstała dopiero kilka lat po zaginięciu Darka. I po prostu nie zgłosiła tego faktu później, kilka lat po jego zaginięciu, kiedy powstała Itaka. Natomiast jeśli chodzi o bazę policyjną, pani Agata uważa, że mogło dojść do zaniedbań ze strony policji. Rodzina twierdzi, że próbowano poszukiwać chłopca za pośrednictwem programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie i wiązano z tym programem wielkie nadzieje, choć niestety po publikacji odcinka nie pojawił się żaden przełom w sprawie, nie doszło do żadnego przełomu, ale pani Agata będzie starała się zgłosić sprawę
ponownie do programu. Jednak wróćmy jeszcze do dnia zaginięcia, 9 sierpnia 1996 roku, po tym jak Darek spotkał swoją ciocię na miejskiej plaży w Choszcznie. Chłopiec miał udać się do domu, do kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Pobiegł do mieszkania i powiedział mamie, że jest głodny. Poprosił o kanapkę. Mama przygotowała dziecku przekąskę, po czym Darek zapytał, czy mógłby zabrać z domu worek jutowy, ponieważ potrzebuje go do zabawy. Mama dała dziecku worek, o który prosił i chwilę później chłopiec miał wyjść tamtego dnia z kanapką w jednej dłoni i workiem w drugiej. Po tym jak w godzinach popołudniowych 9 sierpnia 1996 roku Darek przekroczył próg, wychodząc z mieszkania, nikt go już więcej nie widział. Czy poszedł z tym workiem do wujka, o którym wcześniej wspomniał cioci? Kiedy dziecko nie pojawiło się wieczorem w domu, rodzice zaczęli go szukać. Chłopca niestety nigdzie nie było. Zaginięcie Darka zgłoszono na policję i zaczęły się gorączkowe poszukiwania. Początkowo policjanci uznali, że chłopiec mógł uciec z domu. Jednak moim zdaniem ta wersja jest raczej mało prawdopodobna. Chłopiec miał 7 lat i nie sądzę, by był w stanie uciec na tyle skutecznie, by nie zostać znalezionym. Może ktoś mu pomógł, ale nie sądzę, by był w stanie ukrywać się przez kolejne 24 lata. Na miejsce zaginięcia sprowadzono psy tropiące, a także psy wyszkolone do wyszukiwania zwłok. Ale te działania również nie przyniosły rozwiązania. W mieszkaniu rodziców Darka znaleziono ślady krwi. Policja założyła, że mogło dojść do wypadku w mieszkaniu i krew należy do dziecka. Badania laboratoryjne wykazały, że krew należy do Mariana Jaroszewicza, ojca Darka. Mężczyzna miał się skaleczyć kilka dni wcześniej. Skoro zatem nie można było dziecka znaleźć w domu, zaczęto brać pod uwagę wersję związaną z utonięciem. Darek mógł wpaść do wody przy miejskiej plaży w Choszcznie. Policja zapowiadała przeszukanie jeziora. Pani Agata, która bardzo mocno zaangażowała się w poszukiwania dziecka, prosiła policjantów, by powiadomili ją, kiedy będą sprawdzać jezioro. I po pewnym czasie dowiedziała się, że policja już sprawdziła wodę, natomiast nie powiadomili jej wcześniej o swoich działaniach i kobieta nie była przy nich obecna, nie wiedziała, na ile dokładne były to poszukiwania. Mijały kolejne dni, tygodnie, a po Dareczku nie było żadnego śladu. W rodzinie zaczynało dochodzić do spięć. Pani Agata przyznaje, że zaatakowała matkę bratanka, Halinę, i zarzucała jej, że kobieta nie dopilnowała własnego dziecka. Szybko jednak ochłonęła i przeprosiła bratową. I jest naprawdę wiele zaginięć dzieci i oskarżanie siebie wzajemnie nie pomaga w poszukiwaniu. Jedyne, co rodzina mogła tak naprawdę zrobić, to działać wspólnie. Kolejne poszukiwania nie przynosiły rezultatów. Ciocia w latach 90. dopytywała policjantów, czy mają jakieś tropy, jakichś podejrzanych, czy kogoś przesłuchali, i policjanci niechętnie dzielili się informacjami na temat swoich działań. Mieli nawet, według pani Agaty, odpowiedzieć jej, że to są ich zadania i oni robią wszystko jak należy. Obiecywali, że jeśli dowiedzą się czegokolwiek nowego, natychmiast dadzą znać. I znowu, czas mijał, a w sprawie nadal nie było nic wiadomo. I jak to zwykle bywa w takich przypadkach, rodzina zaginionego Darka również korzystała z pomocy jasnowidzów. Kiedy zaginie dziecko, rodzina szuka wszelkich sposobów, aby je odzyskać. I w tym przypadku również rodzina Darka
była przez jasnowidzów traktowana w różny sposób. Trzech z nich powiedziało, że Darek nie żyje, kilku zaś mówiło, że żyje. Te wersje nie były spójne. Jedni z nich pomagali z dużą empatią, inni czekali wyłącznie na zapłatę i to było najważniejsze. Nie podam tutaj nazwiska tego, który potraktował panią Agatę najgorzej. Było to dla pani Agaty bardzo ciężkie, trudne przeżycie. Początkowo jasnowidz ten powiedział, że Darek nie żyje i dla rodziny był to wstrząs, ponieważ wierzyli, że chłopiec żyje, że trzeba go szukać i że wkrótce go znajdą. I wskazał, gdzie należy tego dziecka szukać. To natomiast nie przyniosło żadnych rezultatów. Pani Agata odwiedziła go jeszcze dwa razy. W międzyczasie zmienił również wersję. Trzeci raz był ostatni i bardzo przykry dla pani Agaty. Jasnowidz nawet jej nie przyjął. Drzwi otworzyła jego żona i powiedziała, że ona ma już dość tych ciągłych wizyt ludzi, że mąż nie przyjmie nikogo, że chce mieć po prostu święty spokój. Pani Agata rozpłakała się i cała roztrzęsiona wracała do domu. I jak sama twierdzi, gdyby nie to, że przyjechała ze swoim synem, pewnie spowodowałaby wypadek. Tak negatywnie wpłynęło na nią to niedoszłe spotkanie z jasnowidzem, a raczej zachowanie jego żony. Pani Agata w dalszym ciągu nie poddawała się w poszukiwaniach i to ona z całej rodziny najbardziej zaangażowała się w tę sprawę. Pukała od drzwi do drzwi, pytała, czy ktoś widział jej bratanka. Rozklejała po mieście i w okolicy plakaty z podobizną Darka. Jednak ktoś w Choszcznie cały czas je zrywał. Zgłosiła ten fakt na policji. Oni natomiast odpowiedzieli jej, że pewnie robią to dzieciaki. Jednocześnie wiadomym jest, że dzieci bardzo się wówczas bały i nie wychodziły same z domów, a ich rodzice z pewnością nie pozwoliliby na zrywanie plakatów o zaginionym dziecku. Dlaczego ktoś miałby się trudzić po to tylko, żeby pozrywać plakaty w całym mieście? Jaki mógł mieć cel? Czyżby były to wyrzuty sumienia kogoś, kto stoi za zaginięciem Darka? Sąsiedzi bardzo szybko rzucili cień podejrzeń na rodziców chłopca. Ktoś twierdził, że widział pana Mariana, ojca dziecka, jadącego na rowerze wieczorem w dniu zaginięcia chłopca. Miał mieć worek jutowy przerzucony przez rowerową ramę. W środku worka coś miało być, nie wiadomo co. Był to taki sam worek, o jaki tego dnia miał prosić swoją mamę Darek. Jedna z sąsiadek mówiła, że w dniu zaginięcia chłopca u Mariana i Haliny odbywała się alkoholowa libacja i dziecko miało zostać przez kogoś przypadkowo pchnięte w jej trakcie i miało uderzyć głową o piec i umrzeć w wyniku odniesionych obrażeń. Ktoś inny opowiadał, że Darek został sprzedany. I plotek na temat zaginięcia chłopca było bardzo, bardzo dużo. Żadnej nie udało się potwierdzić, żadnej też nie można tak naprawdę stuprocentowo wykluczyć. Zapytałam panią Agatę, co sądzi o tych plotkach i powiedziała, że słyszała o nich i nie wyklucza takiego przebiegu zdarzeń. Uważaj, że jeśli za śmiercią Darka stoi jej brat czy bratowa, ona nie będzie ich broniła ani wybielała. Oczekuje jednak dowodów, a tych póki co nie ma. I dlatego pani Agata wierzy, że chłopiec, a teraz już właściwie dorosły mężczyzna, żyje i że wreszcie się znajdzie. Kobieta wyklucza jednak, by dziecko mogło zostać sprzedane lub by została mu celowo zrobiona krzywda przez rodziców. Mówi, że rodzice pomimo swoich problemów bardzo dziecko kochali i jeśli coś miałoby się wydarzyć w domu, to tylko przypadkowo. Absolutnie wyklucza też, by rodzicom przyszło do głowy sprzedanie synka. Uważa, że Darek mógł zostać porwany lub skrzywdzony przez kogoś obcego, ewentualnie, tak jak wspomniałam, mogło dojść do wypadku w domu.
inne opcje według pani Agaty raczej nie wchodzą w grę. No chyba, że rozwiązanie jest jeszcze inne, takie, na które nikt do tej pory nie wpadł, takie, które nikomu do głowy jeszcze nie przyszło, ale to tylko jest nasze gdybanie. Może ktoś z naszych widzów ma jakieś informacje, które mogłyby rzucić nowe światło na tę sprawę. Pani Agata od początku była bardzo mocno zaangażowana w poszukiwania Darka. W 2010 roku zmarł ojciec chłopca. W 2018 roku pani Halina, mama Darka, miała być wezwana na przesłuchanie. Jednak rodzina nie posiada żadnych dokumentów, żadnych pism, które miałyby o tym świadczyć, które miałyby potwierdzić, że rzeczywiście pani Halina została wezwana na przesłuchanie. I znowu, są to wyłącznie zeznania sąsiadów, a właściwie nawet jedynie plotki. I o ile uważam, że w plotki w takich przypadkach warto się wsłuchiwać, bo można z nich wyciągnąć interesujące informacje, o tyle tutaj mamy do czynienia z naprawdę rozbieżnymi wręcz informacjami. Nie można już zapytać o tę sprawę ani ojca, ani matki dziecka, ponieważ oboje nie żyją. Czy doszło do przesłuchania pani Haliny? Nie potrafię na to odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością. Pani Agata starała się pozyskać z policji odpowiedzi na te pytania, jednak wciąż nie udało się niczego ustalić. Pojawiła się informacja, że pani Halina miała zostać wezwana na przesłuchanie przy użyciu wariografu, potocznie nazywanego również wykrywaczem kłamstw. I tu znowu pojawiają się plotki. Tutaj jest cała masa plotek w tej sprawie. Już nie wiadomo, które informacje rzeczywiście można brać pod uwagę. No, poza jakby datą zaginięcia chłopca i sytuacją, w której dziecko było widziane przez ciocię. Jedna z sąsiadek twierdzi, że pani Halina miała wypytywać ją na temat tego, jak działa wariograf i na czym polega przesłuchanie przy jego użyciu. Miała również pytać, czy da się to urządzenie oszukać. A według sąsiadki kobieta miała sobie załatwić zaświadczenie od lekarza, na podstawie którego nie mogła być przesłuchiwana. Są to wyłącznie słowa sąsiadki, których nie możemy zweryfikować w żaden sposób. Pani Halina Tomaszkiewicz zmarła w szpitalu w 2018 roku i nie wiadomo, czy do jakiegokolwiek przesłuchania w ogóle doszło. O sprawę zapytałam specjalistę od badań poligrafem, pana Jacka Bieńkuńskiego, któremu oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Otóż pani Halina, gdyby nawet miała zostać poddana badaniu poligrafem, nie zostałaby do takiego badania dopuszczona. Choroba psychiczna całkowicie wyklucza badania, natomiast czasowa depresja nie wyklucza z takiego badania. Pani Halina, według słów pani Agaty, przez wiele lat leczyła się psychiatrycznie, przy czym nie znamy dokładnej jednostki chorobowej, jednak z całą pewnością nie była to depresja czasowa, ponieważ to leczenie trwało kilka lat. Podsumowując zatem, trudno stwierdzić, nie mając w tej chwili dostępu do akt sprawy, czy w ogóle pani Halina otrzymała wezwanie na jakiekolwiek przesłuchanie w 2010 roku. Gdyby jednak otrzymała takie wezwanie, to tak jak mówię, byłaby wykluczona z możliwości przeprowadzenia badania przy użyciu poligrafu ze względu na stan jej zdrowia. Teraz na pewno słuchacie tych wszystkich informacji, które Wam przekazuję i kręcicie głową z niedowierzaniem, jak to jest możliwe, że tak mało jest faktów w tej sprawie, a tak dużo plotek. Ja sama nie wiem. Przedstawiam Wam wszystkie informacje, które udało mi się zdobyć, tylko dlatego, żeby tę sprawę w tej chwili nagłośnić, żeby ruszyć z tymi poszukiwaniami. Jeżeli dowiem się czegoś, co jest stuprocentową prawdą, jeżeli te rzeczy, o których Wam mówię, uda mi się potwierdzić bądź wykluczyć, natychmiast zrobię kolejny odcinek na temat aktualizacji w tej sprawie. Ale wracając do rzeczy. Choć
Minęły 24 lata od zaginięcia Darka. Pani Agata często myśli o swoim bratanku. Zawsze miała jego zdjęcie w torbie podróżnej. I kilka tygodni temu wyjęła to zdjęcie z torby i postawiła w widocznym miejscu w swoim mieszkaniu. I wtedy właśnie zaczęły dziać się rzeczy, które doprowadziły do tego, że właśnie dzisiaj słuchacie tej historii. A w tym czasie, kiedy pani Agata wyjęła zdjęcie, ja przypadkowo znalazłam komentarz pani Ani. Pani Ania napisała w moim imieniu do pani Agaty i ruszyła lawina działań. I choć pani Agata w ostatnim czasie nie zdobyła zbyt wielu nowych informacji, to widzi dzisiaj, że pojawiły się nowe możliwości w poszukiwaniach i jest wielu ludzi, którzy chcą pomóc w odnalezieniu chłopca. Pani Agata umieściła kilka dni temu na swoim profilu facebookowym zdjęcie Darka z informacją o jego zaginięciu i post w błyskawicznym czasie został udostępniony kilkanaście tysięcy razy. Jakaś kobieta napisała komentarz, że Darek żyje, ale nie ma zamiaru wrócić do swojej rodziny. Ktoś inny przesłał zdjęcie młodego mężczyzny, który łudząco przypomina nie tylko Darka, ale również jego ojca i innych mężczyzn w rodzinie. Nie zgadza się tylko wiek chłopca. Ten chłopiec jest o chyba 5 lat młodszy od Darka, albo 6, 5 lat chyba. No niestety jakby ten wiek wyklucza to, by mógł to być Darek, choć w tej sprawie dużym zaskoczeniem jest również miejsce zamieszkania tego chłopca, bo jest to raptem kilkadziesiąt kilometrów od Choszczna. I jestem bardzo ciekawa, dokąd zaprowadzi ten trop. Dzisiaj również pojawiają się kolejne wspomnienia sąsiadek, które twierdzą, że wiedzą, co mogło stać się z Darkiem. Jedna mówi na przykład o tym, że Darek miał zostać zawołany przez kierowcę siedzącego w zaparkowanym niedaleko ich domu samochodzie i mężczyzna ten miał proponować dziecku cukierki. Ponieważ w domu się nie przelewało i Darek nieczęsto otrzymywał słodycze, to mógł skusić się na przyjęcie takiego prezentu. Jednak jeśli kobieta miała coś takiego widzieć, czy nie zgłosiłaby tego wcześniej policji? Inna sąsiadka twierdzi zaś, że to ojciec zrobił coś dziecku. Uważa, że wie to od matki zaginionego Darka. Czyli mamy już dwie zupełnie sprzeczne ze sobą wersje. I ktoś inny miał widzieć Darka w towarzystwie jakiegoś obcego mężczyzny. I możemy tak gdybać i zastanawiać się nad tym, co mogło się stać. Jednak póki nie dotrzemy do akt sprawy, nie będzie można zweryfikować tego, co rzeczywiście ludzie zeznawali, a co jest wytworem ich wyobraźni. Pani Agata zamierza złożyć wniosek o dostęp do akt i w zależności od tego, czego dowiemy się z akt, ciocia Darka podejmie decyzję o kolejnych krokach w poszukiwaniach. Z dobrze Wam znanej sprawy Angeliki Rutkowskiej wiemy, jak ważne są akta sprawy. I swoją drogą wkrótce zrobię kolejny odcinek dotyczący Angeliki, oczywiście przy współpracy z ciocią, panią Izabelą. To, na czym obecnie najbardziej zależy nam w sprawie Darka, to stworzenie jego progresji wiekowej. Może Darek, a właściwie Czesław, żyje i ktoś z moich widzów zna go pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. Nie wiadomo. Co zatem mogło stać się 9 sierpnia 1996 roku w Choszcznie? W zasadzie wszystko. Dosłownie wszystko, począwszy od utonięcia przez wypadek, uprowadzenie czy skrzywdzenie dziecka przez kogoś z lokalnej społeczności. Kiedy robiłam ten film, przypomniała mi się sprawa tajemniczych zaginięć w Zachodniopomorskiem. Andrzej Ziemniak i Łukasz Sas zaginęli w Rewalu w 1999 roku. Chłopcy mieli uciec z ośrodka wychowawczego, w którym przebywali. I chociaż wiele wskazuje na to, że chłopcy nigdy nie opuścili murów ośrodka, do dziś trwają ich poszukiwania.
W tej sprawie odsyłam Was do filmu Krzysztofa Radke. Link znajdziecie w opisie. Podlinkuję Wam również filmy pana Marka Szwedowskiego, który bardzo zaangażował się w te poszukiwania, i znajdziecie tam właśnie filmy tych poszukiwań prowadzonych przez pana Marka i Stowarzyszenie Przystań Nadzieja. Inne zaginięcia z zachodniopomorskiego omówił na swoim kanale już jakiś czas temu Marcin Myszka i do jego filmu również Was odsyłam. I te zaginięcia, o których mówił Marcin, poza zaginięciem Andrzeja i Łukasza, to sprawy, między innymi jest sprawa z Łobza i tam zaginął Janusz Asminien. Do tego zaginięcia doszło 21 marca 1998 roku. Czyli niecałe 2 lata po zaginięciu Darka. Janusz miał 15 lat, a Łobez, w którym mieszkał, oddalony jest od Choszczna o 60 kilka kilometrów. 1 marca 1999 roku, czyli rok później, w Starym Drawsku zaginął Marek Paczkowski. Stare Drawsko leży około 87 kilometrów od Choszczna. 30 marca 1999 roku zaginęli Łukasz Sas i Andrzej Ziemniak, którzy przebywali w ośrodku wychowawczym w Rewalu. I musicie przyznać, że rzeczywiście te zaginięcia działy się na niewielkim obszarze, zwłaszcza jeśli chodzi o zaginięcie właśnie Darka, Marka Paczkowskiego czy Janusza Asminiena. Bo generalnie uważam, że o ile te 3 zaginięcia byłabym w stanie w jakiś sposób ze sobą połączyć, o tyle jakby zaginięcie Łukasza Sasa i Andrzeja Ziemniaka uważam, że ci chłopcy tak naprawdę nigdy nie zaginęli, bo z ośrodka najprawdopodobniej w ogóle nie wyszli. Natomiast 2 pozostałe zaginięcia być może w jakiś sposób można połączyć z zaginięciem Darka. Mam zatem nadzieję, że zarówno sprawa Darka, jak i pozostałych chłopców zostaną wkrótce rozwiązane. Tego Wam, sobie i przede wszystkim rodzinom zaginionych życzę. Jeśli wiecie cokolwiek na temat zaginięcia Darka Tomaszkiewicza z Choszczna, podzielcie się swoją wiedzą z policją, z ciocią Darka lub ze mną. Każda informacja, nawet najmniejsza, jest bardzo ważna, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może doprowadzić do rozwiązania. Jeśli ten film dotrze do pana Tomka, który tamtego dnia bawił się z Darkiem, wówczas 5-letniego chłopca, bardzo również serdecznie prosimy o kontakt, zarówno ja, jak i ciocia Darka. I to by było na tyle. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, jeśli film Was zainteresował. Zostawcie też łapkę w górę, a jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Serdecznie dziękuję moim patronom i zapraszam Was wszystkich również do dołączenia do ich grona. Tymczasem żegnam się już z Wami i zapraszam również na mój drugi kanał Tropiciele Zbrodni. Trzymajcie się ciepło. Cześć!